Wielki Brat w Gliwicach będzie jeszcze większy. Monitoring miejski ma być bowiem rozbudowywany w kolejnych tygodniach. Po 4 kamery umieszczono już na skwerze Doncaster i skrzyżowanie ulicy Toszeckiej z ulicą Śliwki. Mają zostać włączone do systemu do końca marca. Wówczas gliwicka sieć będzie składać się już z 270 urządzeń, a to jeszcze nie koniec. W Gliwicach przestępcy muszą się mieć szczególnie na baczności. Każde ich działanie może bowiem być obserwowane przez kamery. Przekonują się o tym ci złoczyńcy, których wizerunek wisi później na stronie internetowej gliwickiej komendy, a policjanci proszą mieszkańców o zidentyfikowanie nagranych postaci. Słowem, monitoring miejski pomaga zdecydowanie w pracy stróżom prawa. Stąd też i oni, jak i Straż Miejska oraz Straż Pożarna, a także Centrum Ratownictwa Gliwickiego mają stały podgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych w mieście, a ich jest już niemało. W marcu, czyli za miesiąc, tych kamer będziemy mieli w Gliwicach już 270. Kolejne kamery zostają przyłączone do miejskiego systemu monitoringu miejskiego. Ostatnio zamontowano po 4 kamery na skwerze Doncaster przy Urzędzie Miejskim oraz na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Śliwki. A to nie koniec. Wielki Brat znów się rozrasta w Gliwicach. I niebawem będzie realizowany budżet obywatelski ubiegłoroczny, w którym to mieszkańcy jednej z dzielnic zadecydowali, że z tego budżetu chcą mieć rozbudowany system monitoringu miejskiego o tereny, na którym mieszkają. Jak wyjaśnia Mariusz Kopy ze Śląskiej Sieci Metropolitalnej, będzie tam 5 punktów kamerowych, czyli łącznie stanie 25 kamer, a w sumie w mieście w tym roku ma być ich 300. I nie będą to byle jakie kamery, ale zupełnie nowej generacji, które pozwolą na pełną identyfikację, czyli tak zwany inteligentny monitoring. Jest to najnowszy system monitoringu miejskiego w Gliwicach. Wszystkie kamery są podłączone do światłowodów. Jak podkreśla Mariusz Kopeć, system monitoringu jest tak nowoczesny, że inne miasta zgłaszają się na konsultacje do Gliwic w tej sprawie. Nie znaczy to, że każdy ma wgląd do tego, co zarejestrowały kamery, zastrzega Kopeć. Do tego materiału mają dostęp tylko policjanci, strażnicy miejscy oraz materiał jest udostępniany na nośnikach, prokuraturze i dla potrzeb sądów, o ile oczywiście te instytucje do nas wystąpią z prośbą o udostępnienie takiego materiału. A kamery rejestrują wszystko, co mają w swoim zasięgu widzenia. Niejednokrotnie żeśmy też widzieli, iż w przestrzeni medialnej są zarejestrowane obrazy potrąceń, zdarzeń, kolizji uczestników, którzy albo zapomnieli, albo nie chcieli pamiętać, a po przedstawieniu tego materiału dowodowego z monitoringu miejskiego rzeczywiście przypomniały sobie, jak wyglądała realizowana bądź rozpatrywana tutaj sytuacja. Urządzenia działają non-stop, także w nocy. Materiał jest odkładany w serwerowni na macierzach i przechowywany przez kolejne 30 dni. Następnie jest nadpisywany, czyli po prostu kasowany.